Który zobaczyliście, nagrałem po to, żeby pokazać Wam, w jaki sposób i czym nagrywam materiał na mój kanał. I dzisiejszy materiał będzie sponsorowany przez markę Peak Design, producenta przeróżnych akcesoriów do filmowania smartfonami, ale materiał ten nie będzie tylko o tych akcesoriach, będzie też o sliderach, kamerach, z których korzystam, o mikrofonach, a to wszystko chciałbym Wam opowiedzieć z takiej perspektywy, dlaczego korzystam akurat z takich rzeczy. Więc zapraszam do materiału. I żeby zrozumieć, dlaczego dzisiaj mam taki sprzęt i dlaczego mam takie podejście do nagrywania, trzeba cofnąć się w czasie do momentu, w którym zaczynając myślałem, że sprzęt gra najważniejszą rolę. Miałem całą masę aparatów, różne body, bezlusterkowce, miałem kamery Blackmagic, potężne, wielkie, miałem całą masę obiektywów, mikrofonów. Wszystko jak wrzucałem do plecaka, to ważyło chyba 30 kilo i po prostu ten spadochron na plecach sprawiał, że każde wyjście na rower to była po prostu potężna wyprawa. W pewnym momencie w moje ręce trafiły akcesoria Peak Design Mobile, czyli taka seria drobiazgów ułatwiających nagrywanie smartfonami, która w połączeniu z iPhone'em, którego sobie sprawiłem kilka lat temu, dała mi do myślenia, że nie trzeba mieć dużej ilości sprzętu, kiedy mogę mieć małą ilość sprzętu, prostszych urządzeń, prostszych rozwiązań, które dają wbrew pozorom nie mniej możliwości, tylko powiedziałbym nawet więcej, przynajmniej w takich zastosowaniach YouTube'owych, jakie ja potrzebuję. I zmiana, która się dokonała od dużej ilości sprzętu do w zasadzie minimalistycznej wersji nagrywania jest po prostu aż trudne do opisania, jak ktoś tej drogi nie przeszedł. Ale mam jeden problem w całym tym moim nagrywaniu, bo ja większość materiałów nagrywam sam. Nie ma ze mną operatora, więc wszystkie ujęcia są bardzo statyczne. I zawsze szukałem jakiegoś rozwiązania, żeby kamerę wprawić w ruch. Nie tylko taki ruch, kiedy sam siebie nagrywam z ręki, co jest fajne, no ale kiedy jeżdżę na rowerze, no to nie jestem w stanie tego robić. Więc pojawił się w moim sprzęcie slider Edelkron, który wprawia obraz w taki bardzo przyjemny, wolny ruch, który ja uwielbiam. I to jest rzecz, jedyna w zasadzie duża rzecz, która ze mną została. Ten slider w połączeniu z tymi akcesoriami i z iPhone'ami, którymi nagrywam, tworzą w zasadzie bazę systemu, z którym po prostu wychodzę na rower. To, co tutaj widzicie na stole, plus mały statyw, plus drugi iPhone i mały mikrofon, który jest tutaj, to jest wszystko, z czego dzisiaj korzystam. I teraz wchodząc w szczegóły, sercem systemu Peak Design Mobile są case'y na telefon. W zależności od Waszego modelu dobieracie odpowiedni case. Jeżeli nie ma dedykowanego case'a, są specjalne naklejki, które przyklejamy z tyłu telefonów i dzięki temu łączymy się za pomocą magnesów albo magnesów i specjalnych zapadek z poszczególnymi akcesoriami. I ze wszystkich akcesoriów dostępnych w serii Peak Design Mobile ja najbardziej pokochałem ten mały statyw, bo zobaczcie. Magnetycznie, szybko mocowany, błyskawicznie składany, można go schować w kieszeni, albo go z tej kieszeni wyjąć szybko, ustawić kamerę, przekręcić, nacisnąć nagrywanie i rejestrować obraz. Więc to jest rzecz, która przez swoją praktykę, przez swoją jakość wykonania, przez to jak to jest pomyślane, sprawiła, że przestałem nagrywać dużymi kamerami, no bo po co mi duża kamera, z którą tracę czas, jak mogę
natychmiast wyjąć sobie, postawić na kamieniu, na treningu, jak chcę zarejestrować jakiś materiał i sobie zobaczyć, co robię, no to nie ma nic szybszego, nic praktyczniejszego od tego rozwiązania. Ja przynajmniej niczego takiego nie znalazłem, a kiedy ten statyw trafił w moje ręce, no to w zasadzie cały sposób nagrywania u mnie się zmienił. Swoją drogą, jak macie problemy z wiatrem, to mam taki mały tip. Możecie kupić sobie na Allegro takie osłony przeciwwietrzne, dociąć, nakleić na mikrofon w telefonie, dzięki czemu dźwięk wietrzny dni się poprawia, ale nie o dźwięku jeszcze, nie o wietrze, lecz o nagrywaniu. I nagrywaniu nie tylko ze statywu tego małego, a nagrywaniu ze slajdera. No bo żeby zainstalować telefon do slajdera, potrzebuję jakiegoś sposobu na to. I Peak Design ma taki model mocowania, który łapie się magnetycznie znowu do telefonu, ale troszeczkę mocniej, bo są tutaj jeszcze takie stalowe zapadki, tak mi się wydaje, że stalowe, i one sprawiają, że nie da się odczepić tego mocowania tak łatwo jak od magnetycznego. Tutaj działa to w ten sposób, a tutaj no, jest zablokowane. I żeby otworzyć, trzeba nacisnąć dwa przyciski. I co jest ciekawe w tym mocowaniu? Oprócz tego, że ma ono regulację tego, jak chcemy sobie kamerę ustawić, ma ono płytkę w systemie Arca Swiss, czyli chyba najpopularniejszy sposób mocowania do głowic statywowych. Więc jak chcę zamocować kamerę na slajderze, no to wkręcam ją w to miejsce, dokręcam sobie śrubę blokującą, kamerę przypinam, uruchamiam slajder, uruchamiam nagrywanie i mogę rejestrować materiał. Plusem tego mocowania jest jeszcze to, że to mocowanie Arca Swiss mogę wykorzystać do mocowania w plecaku po to, żeby nagrywać takie ujęcia. Jak jadę, jak chcę pokazać jakieś miejsce, jakiś obszar, to mogę sobie to umieścić w ten sposób, na przykład na szelkach albo na plecaku. I trzecim akcesorium, z którego bardzo często korzystam, jest takie elastyczne mocowanie kamery na zapadki, więc to nie wypadnie. Jak przyczepimy na przykład do kierownicy albo do ramy roweru, no to na wertepach, na jakichś trudnych trasach nie zgubimy tego telefonu, bo żeby go odczepić, to nie wystarczy szarpnąć, tylko trzeba nacisnąć dwie blokadki i dopiero wtedy jest możliwość zwolnienia telefonu. I plusem tego mocowania jest to, że jak przyczepimy na przykład to do kierownicy w jakimś miejscu, gdzie na przykład kierownica jest pod kątem, to jeżeli chcemy sobie wypoziomować kamerę, to jest taka możliwość, to mocowanie jest takie obrotowe, bardzo uniwersalne, bardzo praktyczne i zawsze jest w moim plecaku. I jak patrzymy na ten system Peak Design Mobile, to on ma taką jedną cechę, że jest bardzo fajnie przemyślany, jeżeli chodzi o korzystanie z niego na wielu płaszczyznach, bo oprócz tego, że korzystamy ze statywu, że możemy zamocować kamerę w bardzo praktyczny sposób w różnych miejscach, to ma ten system jeszcze kilka takich elementów, jak na przykład bezprzewodowe ładowanie, czyli jak korzystamy na przykład z powerbanków, ja korzystam akurat z bezprzewodowego powerbanka do iPhone'a, no to działa. Jak przychodzę do domu, to kładę sobie na podstawce od Peak Design telefon się zaczyna ładować, ja zaczynam sobie zgrywać materiał i jest super. Jak wracam autem na przykład z jazdy, z treningu, to z automatu, z przyzwyczajenia umieszczam telefon na podstawce ładującej w aucie i telefon się ładuje. Więc bardzo praktyczny szereg pomysłów, który tutaj został wdrożony, sprawia, że korzystanie z tego systemu jest bardzo intuicyjne, daje bardzo dużo możliwości i nie absorbuje naszego myślenia, jest po prostu praktyczne. I to jest świetna rzecz, jeżeli chodzi o ten system. Osoby, które korzystały kiedykolwiek z czegokolwiek od Peak Design, wiedzą, że to nie jest Plastic Fantastic i to są produkty naprawdę godne polecenia. Ja sam z plecaka od Peak Design korzystam od kilku lat i jestem zdziwiony, że tak dobre rzeczy są produkowane. Na przykładzie na przykład tego statywu mogę powiedzieć, że materiały i sposób, w jaki to jest wykonane, są po prostu genialne. Rok czasu używania, oczywiście ta głowica z czasem dostaje luzów, ale jest to rozwiązane w taki sposób, że tutaj mamy magnetyczny kluczyk ukryty, tutaj mamy śrubę, dzięki której możemy sobie dociągnąć, sprawić, żeby opór był cały czas taki, jak oczekujemy, więc to działa. To się nie poluzuje, nie zaczyna się przewracać z czasem, wręcz przeciwnie. Cały czas, pomimo tego, że ma jakieś rysy obdarcia, to jest jak nowy. Użyteczność tego jest cały czas taka sama. I tak samo jest z case'ami na telefon. Ten case ma ponad rok czasu. Telefon spadał w nim nieraz. Telefon jest cały. Ekran nigdy nie pękł.
Case jest cały, nie pęka, nie kruszy się z czasem. Te materiały nie sprawiają, że nagle zaczynają się rozlatywać, więc jakościowo mogę to polecić. I koniec o Peak Design. Czas na pozostałe rzeczy, z których korzystam. I chyba jedną z największych i najmniej praktycznych jest statyw, z którego korzystam, jak przypinam slider. To jest w zasadzie moja zmora, ale żeby te ujęcia były stabilne, to potrzebny jest trochę mocniejszy statyw, trochę porządnie wykonany niż jakiś zwykły mały, taki jak na przykład mam do nagrywania telefonem. Za chwilę Wam to pokażę. I co jest jeszcze w moim zestawie? To Wam może nagram drugą kamerą, bo będzie trochę od kuchni. Mikrofon Rode, który jest umieszczony bardzo patenciarsko w dniu dzisiejszym pod stołem. Do tego wszystkiego mam światło, które mnie tutaj oświetla, i kamera druga, główna, na takim oto małym statywie z selfie stickiem. I to jest wszystko, słuchajcie, z czego korzystam do nagrywania materiałów. Całość montuję w programie Final Cut. Tak zerkam, czy jeszcze o czymś nie zapomniałem, ale chyba nie. Peak Design Mobile plus slider plus dwie kamery, dwa iPhony, dwa statywy i to wszystko, czego potrzebuję, żeby nagrać filmy. I podsumowując, to, czym dysponuję teraz, to, czego używam, daje mi takie rzeczy jak mobilność, bo sprzęt zajmuje mało miejsca, jest lekki, jest bardzo praktyczny, jest bardzo dobrej jakości, mogę na nim polegać, ma całą masę możliwości, jeżeli chodzi o mocowanie, o kreatywność, jeżeli wymyślę sobie jakieś ujęcia. No i daje mi możliwość wprawienia kamery w ruch, jak nagrywam sam. Więc niczego więcej nie potrzebuję. Sprawdza się to naprawdę bardzo dobrze w moim przypadku. I na dzień dzisiejszy jestem z tego na tyle zadowolony, że mogę Wam śmiało polecić tego typu proste rozwiązania. Czasami jak nagrywam ze znajomymi materiały, to jest dużo prościej, bo w dwie osoby można zrobić dużo więcej, ale to wtedy te urządzenia też znajdują więcej zastosowań, bo można nagrać coś na dwie kamery, z dwóch ujęć i efekt też może być fajny. Więc tak to u mnie wygląda. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Jak macie jakieś swoje pomysły, swoje rozwiązania ciekawe, to też jestem ciekaw. Piszcie o nich w komentarzach. Może czymś się też ja od Was zainspiruję. Linki do tych produktów znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. A z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczyska. Cześć.